Marzec może być jednym z ciekawszych miesięcy pierwszej połowy tego roku. Do kin wejdzie bowiem kilka naprawdę interesujących tytułów, gdzie hollywoodzki rozmach będzie się mieszał z artystyczną wizją reżysera. Zaczynamy nasze zestawienie. FDB, internetowa baza filmowa. Na początek film, na który powinien czekać każdy fan komiksowych ekranizacji. Kapitan Marvel, wielkie widowisko, które będzie ostatnim filmem przed wielkim finałem, który rozegra się w Avengers Koniec Gry. Dodatkowo Kapitan Marvel będzie wprowadzeniem nowej postaci do cały czas rozrastającego się uniwersum, które zostało zapoczątkowane w 2008 roku. Idealna propozycja na Dzień Kobiet, premiera 8 marca. Wydawać by się mogło, że jest to całkiem nieoczywista propozycja, jednak Jagoda Szeld swoim kapitalnym debiutem skradła serca polskich widzów. Liczymy na to, że Monument także będzie wielowymiarowym kinem, jak to było w przypadku produkcji Wieża Jasny Dzień. Zwiastun intryguje i nie pozostawia obojętnym. Premiera 15 marca. Tokaj no katasumi de krasu. Złota Palma w Cannes, Cezar, nominacje do Złotego Globu oraz Oscara. Czy potrzeba jeszcze jakiejś rekomendacji? Hirokazu Koreda powraca z kolejnym pięknym, głębokim oraz niejednoznacznym dziełem. Krytycy są zachwyceni, a fani japońskiego reżysera wierzą w to, że ich ulubieniec stworzył jeszcze jeden wybitny obraz rodzinny. My nie możemy się już doczekać. Premiera 22 marca. Jordan Peele zaczął z wysokiego C. Jego debiut zatytułowany Uciekaj odniósł sukces na każdej płaszczyźnie. Miliony zostawione przez widzów w kasach kin oraz nominacje do Oscarów mówią same za siebie. Czy jego najnowsza propozycja będzie podobnym hitem? My wierzymy, że tak. To my może pochwalić się bowiem kapitalnymi zapowiedziami, które znowu zwiastują coś niezwykłego i świeżego w gatunku grozy. Premiera 22 marca. Koniec miesiąca będzie dla fanów Walta Disneya szczególny. Do kin wejdzie bowiem kolejny aktorski film oparty na klasycznej animacji Dumbo. Historia słonika z wielkimi uszami, który potrafi latać, to prawdziwa klasyka kina i fajnie, że nowi widzowie będą mieli okazję się z nią zaznajomić. Wierzymy jednak w to, że rodzice pokażą swoim pociechom najpierw oryginał. Premiera filmu 29 marca. Które z marcowych premier są dla Was najciekawsze? Podzielcie się z nami swoimi propozycjami. Na dzisiaj to tyle. Cześć! You have something very rare.